Tematem naszego dzisiejszego briefingu jest kwestia obostrzeń. Ja może zacznę od podsumowania sytuacji epidemicznej, bo to ona jest podstawą do podejmowania każdorazowo decyzji. Jesteśmy po takich szerokich konsultacjach zarówno z Radą Medyczną, z wojewodami i oczywiście na forum rządowym. Szanowni Państwo, od kilku dni obserwujemy zmniejszenie liczby przypadków, dziennych przypadków zachorowań na COVID i ta tendencja była obecna już w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu widzimy, że niestety ta liczba się troszeczkę zwiększa, bo zarówno dziś, wczoraj i przedwczoraj mieliśmy do czynienia z przyrostem tej dziennej liczby zachorowań. Natomiast trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że te przyrosty są pewnym skutkiem sytuacji tej, że tydzień temu mieliśmy święta i ten punkt odniesienia jest nieco zaburzony. Niemniej jednak dzisiaj odnotowaliśmy 21 280 przypadków. To jest o ponad 6 tysięcy więcej niż tydzień temu, ale cały czas będę podkreślał, że tydzień temu mieliśmy to zniekształcenie wynikające z wydłużonego do poniedziałku włącznie okresu świąt. Ten wzrost to jest wzrost dynamika rzędu 43%. No i co najważniejsze, wykonane jest 99, czyli blisko 100 tysięcy testów, więc ten przyrost jest w sytuacji dużej liczby wykonywanych testów. Żeby mieć też pojęcie na temat perspektywy, odnosić to należy nie tylko do poprzedniego tygodnia, ale na przykład do dwóch tygodni wstecz. Przypomnę, że dwa tygodnie wstecz we wtorek, czyli ten wynik, który jest odnotowywany w środę, wynosił 33 tysiące. Czyli widać tu bardzo wyraźnie, że ta tendencja dłuższa, ta tendencja no, liczona w perspektywie dwóch, trzech tygodni jest już malejąca. Natomiast to zaburzenie, które obserwujemy w ciągu kilku ostatnich dni, to jest zaburzenie wynikające z tego, że tydzień temu były po prostu święta. Bardzo ważnym wskaźnikiem, który na bieżąco obserwujemy, jest liczba zleceń z POZ-u. Tutaj też, żeby nie posługiwać się tygodniowymi liczbami zleceń, bo one są zniekształcone przez święta, zawsze koncentrujemy swoją uwagę na tym, ile po weekendzie, po kolejnych weekendach pojawia się zleceń w podstawowej opiece zdrowotnej. I tutaj widzimy, że mniej więcej od dwóch tygodni jest konsekwentnie malejąca liczba zleceń w te pierwsze dni tygodnia. W tym tygodniu mieliśmy zleceń 53 tysiące, w zeszłym tygodniu we wtorek, czyli to był pierwszy dzień po weekendzie, to było ponad 60 tysięcy, a dwa tygodnie wcześniej to było w poniedziałek blisko 80 tysięcy. I mówię tu o zleceniach, które pochodzą zarówno z podstawowej opieki zdrowotnej, jak i z nowo udostępnionego formularza, który na stronach internetowych umożliwia bezpośrednie zapisanie się na badanie. Także patrząc też na ten wskaźnik, widzimy, że jest jednak obecna tendencja do zmniejszenia liczby wykonywanych testów, a co za tym będzie szło, najprawdopodobniej zmniejszenia liczby przypadków. Można zatem podsumować, że to apogeum fali trzeciej, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań, podkreślam, mieliśmy w zeszłych, w poprzednich tygodniach, natomiast teraz ta fala przetacza się przez szpital. I tutaj w zasadzie dopiero dzisiaj mamy taki pierwszy dzień, kiedy nastąpiło w tygodniu zmniejszenie liczby hospitalizacji, ale biorąc pod uwagę, że poprzednie dwa dni oznaczały przyrost rzędu 1100 nowych hospitalizacji, to zmniejszenie o 300 w dniu wczorajszym nie rekompensuje tego efektu i pokazuje, że netto cały czas mamy właśnie to apogeum liczby zachorowań, które dzieje się tu i teraz w szpitalach. Sytuacja w szpitalach wygląda tak, że mamy w tej chwili zajęte mniej więcej 34 tysiące łóżek. Ta dostępność łóżek, jeżeli chodzi o cały system przeznaczony do walki z COVID-em, to jest prawie 46 tysięcy, czyli ten bufor bezpieczeństwa na dziś to jest blisko 12 tysięcy łóżek.
Jeżeli chodzi o kwestie respiratorów, to pacjentów pod respiratorami mamy 3,5 tysiąca na mniej więcej 4,5 tysiąca dostępnych łóżek respiratorowych. Czyli zarówno w tej infrastrukturze szpitalnej, jak i w infrastrukturze związanej z łóżkami respiratorowymi mamy bufor bezpieczeństwa, który daje nam właśnie tą gwarancję, że w przypadku, gdyby pojawił się jakiś efekt zachorowań poświąteczny, to jesteśmy w stanie zmierzyć się z takim wyzwaniem. Jeżeli chodzi o kwestię dystrybucji tego bufora bezpieczeństwa, to on jest bardzo różny w poszczególnych regionach. Ja we wcześniejszych wypowiedziach podkreślałem, że mamy do czynienia z pewną dysproporcją, jeśli chodzi o obłożenie łóżek w poszczególnych regionach. I w zasadzie, jeśli można powiedzieć o tym, co jest w tej chwili głównym kryterium decyzyjnym, jeżeli chodzi o właśnie podejmowanie decyzji dotyczących obostrzeń, to jest kwestia obłożenia łóżek i respiratorów. W tej chwili to obłożenie jest na średnim poziomie rzędu 75%, przy czym warto zwrócić uwagę, że przy respiratorach te wskaźniki są nieco wyższe. I no, co to oznacza? To oznacza, że mniej więcej właśnie w tej perspektywie ponad tygodnia mamy taki no, stabilizujący się trend, ale no, zwróćmy uwagę, że ta stabilizacja obłożenia łóżek i respiratorów jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. I to w tej chwili jest główną przesłanką do tego, że podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień. Te przedłużenie obowiązywania restrykcji o tydzień ma jeden wyjątek. Ten wyjątek dotyczy przedszkoli i żłobków, czyli już od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogli wrócić do przedszkoli i żłobków. Ale oprócz tego, również tutaj po rozmowach z panem premierem Glińskim, doszliśmy do wniosku, żeby przywrócić możliwość uprawiania sportu na otwartym powietrzu. Podkreślam, na otwartym powietrzu, bo tutaj to ryzyko zakażenia, ryzyko transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsze, dlatego dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, dopuścimy również współzawodnictwo, zajęcia w ramach takiego sportu zawodowego, co miało miejsce też do tej pory, ale też na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w takiej grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne. Wszystkie pozostałe regulacje, wszystkie pozostałe restrykcje będą obowiązywały. I tak jak wspomniałem, obowiązywanie tych wszystkich restrykcji przedłużamy do kolejnej niedzieli, czyli przez kolejny tydzień, czyli do 25 kwietnia. Natomiast chcieliśmy również, żeby nie było dylematów związanych z podejmowaniem decyzji co do majówki, przedłużamy o 2 tygodnie restrykcje obowiązujące w zakresie hoteli i obiektów noclegowych. Czyli do 3 maja nie będzie możliwe prowadzenie działalności hoteli i obiektów noclegowych na zasadach, które obowiązują do tej pory. Czyli ten zakaz jest po prostu, to obostrzenie jest przedłużone. Szanowni Państwo, te decyzje, które dotyczą przede wszystkim najbliższego tygodnia, mają na celu zminimalizowanie obciążenia infrastruktury szpitalnej, zminimalizowanie obciążenia infrastruktury, szczególnie respiratorowej, bo tam mamy największe napięcia, a niestety musimy się liczyć również z takim scenariuszem, że część osób hospitalizowanych trafi pod respirator, czyli tutaj te obciążenia mogą w najbliższym czasie wzrosnąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni Państwo, teraz będzie możliwość zadawania pytań i bardzo proszę, pan redaktor Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność. Dzień dobry, Mateusz Kosiński, tygodnik Solidarność. Ja chciałem zapytać o to, kiedy wystartuje program szczepień w zakładach pracy, jaką skalę może przyjąć i czy również z nim nie powinna obowiązywać kolejka, by najpierw zaszczepiono tych pracowników, którzy mają dużą styczność z innymi ludźmi, na przykład pracowników marketu. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o kwestie szczepień, tutaj wczoraj był briefing pana ministra Dworczyka, na którym pan minister przedstawiał informację, że jeżeli chodzi o kwestie szczepień w zakładach pracy, to pilotaż tego rozwiązania rozpocznie się w maju i oczywiście wszystkie zasady, które będą właśnie wybierały ewentualne kryteria do szczepienia zakładów pracy, chociaż na tą chwilę muszę otwarcie powiedzieć, że nie mamy takich kryteriów selekcyjnych dla zakładów pracy. One są oparte na wielkości przede wszystkim możliwych wykonanych szczepień. To o tym dyskusja będzie na początku maja. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani redaktor Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat. Dzień dobry. Panie ministrze, mam pytanie dotyczące miejsc rezydenckich, to znaczy brak kontaktu z rówieśnikami jest szkodliwy dla zdrowia psychicznego dzieci, a w Polsce mamy bardzo małą liczbę psychiatrów dziecięcych i oni by się przydali, właśnie nie tylko dziecięcy. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa rozszerzenie liczby miejsc rezydenckich dla tych newralgicznych, dla powrotu do zdrowia specjalizacji, ale nie tylko psychiatrów, ale innych związanych ogólnie z rekonwalescencją całego naszego społeczeństwa? To znaczy zdecydowanie widzimy to, że odbudowa zdrowia pacjentów, w tym szczególnie dzieci, po pandemii to jest zagadnienie, które wymaga zdefiniowania nowych projektów, wymaga zdefiniowania nowych przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o psychiatrię, to tutaj mamy pewne strumienie działań, zaczynając od tego, że jeszcze w zasadzie sprzed pandemii zapoczątkowany został proces budowy tak zwanego systemu opieki środowiskowej, właśnie sprawowanej przez psychologów, przez psychiatrów w takiej konstrukcji wielopoziomowej. Te zespoły będą i w zasadzie już są powołane praktycznie w każdym powiecie. O ile dobrze pamiętam, w ramach ostatnich konkursów przeprowadzanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia udało się już dojść do liczby blisko 200 takich zespołów w skali kraju. A odnosząc się bezpośrednio do pytania, to oczywiście psychiatria jest jednym i będzie jednym z priorytetowych kierunków, czyli tutaj będziemy stosowali te rozwiązania, które właśnie preferują ten kierunek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani redaktor Monika Drost, TVP Info. Dzień dobry, panie ministrze. Monika Drost, TVP Info. Ja chciałabym zapytać, gdyż w Stanach Zjednoczonych federalne agencje wzywają do wstrzymania szczepień preparatem Johnson & Johnson. Dzisiaj do Polski dotarły pierwsze dawki tej szczepionki. Chciałabym zapytać, czy zostaną one u nas uruchomione i będą ludzie nią szczepieni. Dziękuję. Tak, rzeczywiście te informacje bardzo wnikliwie analizujemy. Dzisiaj w nocy w zasadzie mieliśmy taki sztab, który dotyczył zbierania informacji i właśnie podjęcia decyzji, jakie są dalsze, jaka jest dalsza ścieżka postępowania. No, porządkując pewne informacje, to przede wszystkim tak. Po pierwsze, zostało wykrytych 6 przypadków na 7 milionów podań tego preparatu w Stanach Zjednoczonych. Czyli mówimy tu o przypadku jednym na mniej więcej milion podań preparatu, co oczywiście jest niesłychanie rzadkim zjawiskiem. Po drugie, wczoraj w godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie komitetu sterującego EMA, czyli Europejskiej Agencji do Spraw Leków, która potwierdziła te warunki czy przydatność preparatu Johnson & Johnson do stosowania i cały czas z punktu widzenia EMA ten bilans korzyści nad ryzykami jest zdecydowanie większy. Rzeczywiście dzisiaj o godzinie 4 rano dotarły do nas blisko 120 tysięcy tego preparatu i my tutaj opieramy się absolutnie cały czas na podejściu EMA i zgodnie z tymi rekomendacjami będziemy chcieli to zastosować w szczepieniach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan redaktor Arnold Nadolczak, Polsat News. Dzień dobry, słychać mnie? Arnold Nadolczak, Polsat News. Mam takie pytanie, czy w okresie majówki, czy w czasie majówki planowane są jakieś dodatkowe właśnie kontrole, które będą sprawdzały, czy faktycznie te obostrzenia są przestrzegane? I także pytanie, czy za tydzień jest możliwe, że regionalnie już na przykład część obostrzeń może zostać zdjęta? Dziękuję.
Absolutnie tak. Jeżeli chodzi o kwestie kontroli, na pewno majówka będzie tym okresem wytężonych kontroli prowadzonych zarówno przez policję, jak i inspektorów sanitarnych. Jeżeli chodzi o kwestie regionalizacji obostrzeń, to na tą chwilę obostrzenia przede wszystkim przedłużyliśmy z jednym wyjątkiem, w zasadzie dwoma wyjątkami, jednym dotyczącym przedszkoli, żłobków, a drugi sportu na otwartym powietrzu. Jeżeli będziemy myśleli o kolejnych luzowaniach, to tutaj rzeczywiście regionalizacja, można powiedzieć, jest wręcz pewna, bo zupełnie inaczej sytuacja wygląda w województwach na ścianie wschodniej i północnej, a zupełnie inaczej ta sytuacja epidemiczna wygląda na południowym zachodzie Polski, bo te regiony w tej chwili najbardziej dotknięte to jest Śląsk, to jest Małopolska, to jest Dolny Śląsk, to jest również województwo wielkopolskie, czyli tak jak powiedziałem, ten zachodnio-południowy pas kraju. Zupełnie innym właśnie na drugim biegunie jest sytuacja chociażby w województwie warmińsko-mazurskim, w województwie podlaskim czy lubelskim. I przyjęliśmy sobie takie kryterium, ale ono na razie ma charakter roboczy, że jeżeli ta liczba zakażeń w województwach spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy, to wtedy będziemy myśleli o kolejnych krokach, które oczywiście w pierwszej kolejności będą związane z edukacją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani redaktor Katarzyna Gozdawa-Litwińska, TVN24. Dzień dobry panie ministrze. Mam pytanie o to, kiedy ruszą masowe punkty szczepień, te samorządowe. Pytam dlatego, że miały ruszyć 19 kwietnia według zapowiedzi, a dzisiaj Rafał Trzaskowski w Radiu Z mówił o tym, że tak się prawdopodobnie nie stanie, że to będzie raczej maj i Warszawa nie będzie mogła otworzyć tylu punktów, ile planowała, dlatego że rząd nie dostarczy tylu szczepionek. I druga sprawa, czy będą jakieś konsekwencje wobec profesora Maksymowicza? Bardzo proszę panie ministrze. Odpowiadając na pytanie pierwsze, tutaj, żeby stworzyć optymalną sieć punktów szczepień, z których każdy będzie mógł wykazać się wydolnością, czyli po prostu szczepić stosunkowo dużą liczbę pacjentów, to oczywiście mapę tych punktów trzeba zoptymalizować w skali kraju. Narodowy Fundusz Zdrowia dostał takie zadanie, żeby zbudować pewnego rodzaju mapę potrzeb szczepiennych. I w następstwie tego potencjału regionalnego, ile szczepień trzeba wykonać, zoptymalizował mapę punktów szczepiennych. Dlatego nie wszystkie punkty, które aspirowały do tego, żeby szczepić, będą dopuszczone. Będą one dopuszczone tak, żeby to pokrycie w skali całego kraju było proporcjonalne, tak żeby też dostawy szczepionek i preparatu były realizowane płynnie. Jeżeli chodzi o kwestie uruchomienia, to tutaj rzeczywiście z jednej strony dostawy szczepionek są fundamentem z tego punktu widzenia, ale myślę, że znajdą się samorządy, które właśnie 15 będą potrafiły uruchomić już punkty szczepień. Jeżeli chodzi o kwestie informacji związanych z profesorem Maksymowiczem, to tutaj sytuacja wygląda tak, że wpłynęła do nas skarga nieanonimowa, która zawiera bardzo poważne zarzuty i standardowym trybem będziemy tą skargę wyjaśniać, tak jak wyjaśniamy setki skarg, które wpływają do Ministerstwa Zdrowia, szczególnie teraz w dobie pandemii. Także tutaj sugerowałbym powstrzymanie emocji i po prostu czekanie na wyjaśnienie sprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan redaktor Patryk Tymiński, Telewizja Republika. Dzień dobry, Patryk Tymiński, Telewizja Republika. Panie ministrze, mam pytanie, ponieważ teraz będą otwarte już przedszkola i żłobki, ale te szkoły 1-3 dalej nie. I czy jest jakaś zasada, ile osób musi być wyszczepionych, żeby te dzieci mogły wrócić, czy to nie ma jedno z drugim nic wspólnego? Dziękuję bardzo. Generalnie decydując o luzowaniu różnych obostrzeń, posługujemy się w tej chwili trzema kryteriami. Pierwszy to jest oczywiście dzienna liczba nowych przypadków.
Drugi zestaw kryteriów dotyczy obłożenia infrastruktury szpitalnej, czyli i łóżek, i respiratorów, ale również bardzo ważnym parametrem jest poziom wyszczepienia osób w wieku powyżej 60 roku życia. W tej chwili to wyszczepienie jest na poziomie 40% populacji osób powyżej 60 roku życia. Jeżeli chodzi bezpośrednio o kwestię przywracania klas 1-3, no to tak jak wspomniałem, najważniejszym parametrem pod tym względem będzie kwestia liczby dziennych zachorowań, około 30 na 100 tysięcy, ale oczywiście też uwzględniając kolejne parametry, czyli w danym regionie jak wygląda obłożenie infrastruktury szpitalnej i jakie są poziomy wyszczepienia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor Tomasz Kozłowski, fakt.pl. Dzień dobry, panie ministrze. Chciałem zapytać o tempo szczepień. Wczoraj minister Dworczyk powiedział, że rząd planuje do końca drugiego kwartału zaszczepić przynajmniej pierwszą dawką 20 milionów osób. Moje pytanie brzmi, kiedy rząd planuje osiągnąć tempo szczepień, które pozwoli osiągnąć ten wynik? No bo dzisiejsze tempo nie rokuje. Dziękuję. Panie redaktorze, ale no, w pana pytaniu jest nieprawda powiedziana, bo pan minister Dworczyk powiedział o tym, że do końca czerwca będzie wykonanych 20 milionów szczepień, a nie że 20 milionów osób zostanie zaszczepionych pierwszą dawką, więc no, ciężko odpowiadać na takie pytanie. Jeżeli pan minister coś jeszcze tutaj chce dodać. To... No, w tej chwili mamy wykonanych prawie 8 milionów szczepień, bo tak jak mówił pan minister Miller, rzeczywiście deklaracja dotyczyła liczby podań, a nie liczby zaszczepionych osób. Bo przypominam, że większość szczepień, które, znaczy w tej chwili wszystkie, które stosujemy, to są dwudawkowe. Jeżeli chodzi o kwestię tej deklaracji, to oznacza, że mamy dwa miesiące, no ponad dwa miesiące na zaszczepienie, na wykonanie mniej więcej 12 milionów szczepień, co oznacza średnie tempo 6-milionowe. Ono jest zgodne z deklaracjami dostaw, mówię sumarycznie do końca drugiego kwartału, więc na razie nie widzimy zagrożenia, no może poza sytuacją, która dotyczy Johnsona i Johnsona, żeby ten cel zrealizować. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani redaktor Jolanta Ojczyk, Prawo.pl. Dzień dobry, Jolanta Ojczyk, Prawo.pl. Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami wystąpiło do ministra Dworczyka z prośbą, aby priorytetowo potraktować osoby z niepełnosprawnościami, które często mają problem z dotarciem do punktu szczepień. Nie wszystkie punkty szczepień mają dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Niektórzy mają problem, bo muszą mieć opiekunów, a to są osoby z grupy ryzyka. Dlaczego odmówiono tym osobom priorytetowego potraktowania? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sam system szczepień, o Narodowy Program Szczepień, dokonaliśmy pewnej redefinicji, która jest związana tak naprawdę najbardziej z tym, że przyspieszamy, czyli że mamy zapewnione rosnące wręcz wykładniczo dostawy szczepień. Dlatego też uznaliśmy, że wprowadzenie najbardziej z możliwych przejrzystego systemu, czyli szczepienia rocznikami, będzie odpowiedzią, żeby szybko stosunkowo kolejne roczniki szczepić. Zresztą, jak Państwo wiecie, w tej chwili mamy otwartą rejestrację dla osób w wieku 57+, ale wszystkie roczniki kolejne do rocznika 73 będą systematycznie do 24 kwietnia szczepione. Więc to pokazuje, że tempo przesuwania poszczególnych roczników jest na tyle, rejestrowania jest na tyle duże, że tutaj wydaje się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli chodzi o kwestie dostępności, to oczywiście będą zespoły wyjazdowe, będą również takie rozwiązania, które mają właśnie zapewnić możliwość niefatygowania osób niepełnosprawnych, zapewnienia im możliwości szczepienia w domu, czyli bez konieczności pojawiania się w zespole szczepiennym. Dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pani redaktor Marzanna Zielińska, Fakty TVN. Słychać mnie? Tak. Witam serdecznie, Marzanna Zielińska, Fakty TVN. Mam kilka pytań, jeśli mogę.
Pan minister mówił o tym, że możliwe są pewne, jak zrozumiałam, odmrożenia, jeżeli odpowiednie parametry będą wskazywały na to w poszczególnych województwach. Chciałabym zatem zapytać, w jakiej perspektywie poszczególne branże mogą liczyć i jakie te branże mogą liczyć na odmrożenie. Myślę między innymi o fitness, o fryzjerach, o tych wszystkich różnych, które są w tej chwili zupełnie pozamykane. Chciałam też zapytać, czy rozważają państwo coś w rodzaju takiego paszportu covidowego, o którym mówi Unia Europejska, ale w odniesieniu do polskich realiów, czyli na przykład czy osoby zaszczepione podwójną dawką, ewentualnie ozdrowieńcy będą mogli wcześniej skorzystać z tych różnych form aktywności, które są teraz pozamykane. Mogłoby to być takie sprzężenie zwrotne, bo z jednej strony pewne branże mogłyby się otworzyć i pewna grupa mogłaby z nich korzystać. Czy w ogóle państwo na ten temat mają jakiś pomysł i czy to rozważają? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w takiej szerszej perspektywie, już dłuższej. Otóż Zjednoczona Prawica przegrała głosowanie w sprawie tak zwanych planów siedmioletnich w ochronie zdrowia i to przegrała przez dwóch posłów Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym chciałam prosić pana ministra o komentarz tej sprawie i też no, określenie, co oznacza to w tej właśnie dłuższej perspektywie dla tych planów siedmioletnich. No, ale oczywiście proszę też o ocenę właśnie tych zachowania tych dwóch posłów Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Proszę, panie ministrze. Zaczynając od końca. Jeżeli chodzi o kwestię ustawy o mapach potrzeb zdrowotnych, bo rzeczywiście taki projekt w ramach przedłożenia rządowego trafił do Sejmu i wczoraj był dyskutowany czy analizowany na Komisji Zdrowia. Rzeczywiście projekt został głosami opozycji i głosami dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości odrzucony i został odrzucony bez pogłębionej dyskusji, więc raczej była to kwestia takiego mechanicystycznego odrzucenia ze strony opozycji propozycji przedłożonej przez rząd. Ja przypomnę, że ta ustawa ma taki charakter bardzo techniczny, to znaczy, że ona jest pewnym warunkiem absorpcji środków europejskich, które będą przekazywane na zdrowie i brak tej ustawy jest poważnym zagrożeniem dla możliwości absorpcji tych środków. W związku z tym trudno mi jest zrozumieć zachowanie posłów, którzy głosując przeciwko temu aktowi tak naprawdę utrudniają możliwość absorpcji środków europejskich w tej bardzo no, potrzebującej zasilenia dziedzinie, jaką jest zdrowie. I to też pokazuje pewien rozdźwięk między dyskusjami na ten temat, że chcemy zwiększać nakłady na ochronę zdrowotną, a jak przychodzi do realnej, rzeczowej dyskusji, to jest pewnego rodzaju opozycja co do tego, żeby te środki właśnie zwiększone zapewnić na zdrowie. Jeżeli chodzi o temat związany z przywracaniem kolejnych branż, to tutaj chciałem zwrócić uwagę, że świadomie dokonujemy czy podejmujemy decyzję o tygodniowym wydłużeniu obostrzeń, bo chcemy na bieżąco podejmować decyzje i to, co zdefiniowaliśmy w perspektywie tego tygodnia, jest no, oczywiście pewnym kierunkiem, jeśli można tak powiedzieć, decyzji, które będą w przyszłości. Ja nie chciałbym tutaj definiować pewnego rodzaju deklaracji, co będzie się dokładnie działo w kolejnych tygodniach, ale przypomnę wyraźnie, że mamy pewne kryteria dotyczące regionalnego podejścia. Po drugie, priorytetem zdecydowanie jest edukacja, żeby przywracać właśnie normalne funkcjonowanie przede wszystkim dzieci i młodzieży, bo dla dzieci i młodzieży jest to najtrudniejsze. Mówię tutaj o tej izolacji od rówieśników i brak możliwości normalnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Chyba było jeszcze jedno pytanie. Dotyczące certyfikacji covidowej, paszportu covidowej. Tak, to sformułowanie paszport covidowy, ono jest bardzo niefortunne, bo sugeruje, jakby to był dokument, który pozwala chociażby przekraczać granice albo mieć jakieś zagwarantowane prawo uczestnictwa w różnych wydarzeniach. Więc my wolimy mówić tutaj o pewnym certyfikacie potwierdzającym szczepienie. To jest jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że my taki certyfikat wszystkim osobom zaszczepionym zgodnie
z zaleceniami, czyli po podaniu drugiej szczepionki wydajemy. To jest taka forma QR kodu, czyli takiego kodu, w którym zapisane są właśnie szczegółowe informacje i o dacie przyjęcia, i o rodzaju podanego preparatu. I ten system już działa, a poza tym zwracam uwagę, że mamy centralną bazę osób zaszczepionych, także te możliwości to nie jest tylko kwestia okazania dokumentu, ale też budowy wykorzystania właśnie tej bazy, która w resorcie zdrowia jest prowadzona. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani redaktor Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Dzień dobry panie ministrze. Małgorzata Waszkiewicz, Radio TOK FM. Panie ministrze, wczoraj Rada Medyczna zajmowała się tematem amantadyny i tym, że ludzie zdobywają ją no, niestety z różnych źródeł i leczą się nią na własną rękę. Pojawiają się w szpitalach pacjenci, którzy wierzyli w skuteczność tego leku i trafiają już do szpitali w bardzo ciężkim stanie. Ja wiem, że w Polsce trwają badania kliniczne, ale moje pytanie jest takie, jaka jest skala tego zjawiska? Co rząd zamierza z tym zrobić? No i kiedy konkretnie można spodziewać się jasnego stanowiska w tej sprawie? Agencja Badań Medycznych, która na moje polecenie zleciła właśnie przeprowadzenie badań klinicznych, poinformowała mnie, że w ciągu 2 tygodni będą pierwsze wyniki i te wyniki zresztą będziemy na forum Rady Medycznej dyskutowali, ale to jest temat, który budzi bardzo dużo emocji, bo z jednej strony widzimy głosy osób przekonanych do tego, że amantadyna jest skutecznym lekiem, ale podkreślam przekonanych, bo nie opartych na rzeczowych dowodach, a z drugiej strony jest duża doza sceptycyzmu, która właśnie wynika z tych doświadczeń klinicznych, gdzie lekarze w szpitalach, podkreślam, przyjmują pacjentów, którzy stosowali amantadynę, którzy są hospitalizowani, którzy również odnotowują ciężkie przebiegi i to przebiegi, które również kończą się zgonami. Na tą chwilę nie mamy żadnych dowodów naukowych, że amantadyna jest środkiem, który pozwala skutecznie radzić sobie z koronawirusem, ale niemniej jednak nie odrzucamy żadnych hipotez, dopóki nie zostaną zweryfikowane. Stąd badanie kliniczne i mam nadzieję, że w perspektywie 2 tygodni Agencja Badań Medycznych będzie mogła publicznie przedstawić informacje i przedstawić swoją również rekomendację. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan redaktor Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry panie ministrze. Według informacji Wirtualnej Polski Wojciech Maksymowicz, profesor Wojciech Maksymowicz odchodzi z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Wojciech Maksymowicz no, protestuje przeciwko tym zarzutom stawianym przez Ministerstwo Zdrowia czy przez rzecznika Andrusiewicza o tym, że no, mógł wiedzieć o tych eksperymentach, rzekomych eksperymentach neurologicznych na płodach w Olsztynie, w szpitalu w Olsztynie. Jak pan się do tego odniesie panie ministrze i do tego, że Wojciech Maksymowicz ma rozważać pozew przeciwko Ministerstwu Zdrowia. Dziękuję bardzo. To znaczy, szanowni państwo, ja jeszcze raz powtórzę. Otrzymaliśmy informację nieanonimową, zawierającą bardzo konkretne informacje, które musimy zweryfikować. Informacje dotyczące konkretnych pacjentów, konkretnych sytuacji. I to nie jest anonim, który na pewnym poziomie ogólności definiuje zarzut. My na razie żadnego zarzutu absolutnie nie stawiamy i o ile ja słyszałem wypowiedź pana rzecznika Andrusiewicza, tam też nie było żadnego zarzutu sformułowanego. Była tylko informacja, że wyjaśnimy tą skargę w standardowym trybie kontrolnym czy wyjaśnień, jaki stosujemy w ministerstwie. Jeżeli z tych wyjaśnień otrzymamy satysfakcjonujące informacje bądź właśnie informacje, które nie pozwolą zakończyć tej sprawy, to po analizie Departamentu Prawnego czy w ogóle prawników zajmujących się tą sprawą będziemy podejmować kolejne kroki. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan redaktor Daniel Wrzos, Radio Z. Dzień dobry, Daniel Wrzos, Radio Z. Mam pytanie do pana ministra, ponieważ zespół ekspertów Episkopatu, Konferencji Episkopatu Polski do spraw bioetycznych stwierdził na trwającej konferencji, że technologia produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson & Johnson budzi poważny sprzeciw moralny. Jak pan minister ocenia takie stanowisko? Dziękuję. Trwająca konferencja, przepraszam, to Episkopat Polski.
Ale w tej chwili trwają. Tak, tak, w sensie była przed chwilą, jak rozumiem, konferencja prasowa. Panie redaktorze, no nie znamy w tej chwili stanowiska, w związku z tym... To ja nie znam, przepraszam, ale nie znam tego stanowiska. W związku z tym możemy się odnieść dopiero po zapoznaniu się szczegółowo z tą informacją. I bardzo proszę, ostatnie pytanie, pani Karolina Świdrak, medonet.pl. Bardzo proszę, pani redaktor, musi pani też wcisnąć tam możliwość połączenia. Halo, słychać mnie? Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, panie ministrze, Karolina Świdrak, medonet.pl. Moje pytanie dotyczy tych niepokojących doniesień na temat skutków ubocznych szczepionki AstraZeneca i teraz już także Johnson & Johnson. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważa taką sytuację, w której lekarz będzie mógł decydować o tym nie tylko, czy pacjent kwalifikuje się do zaszczepienia, ale też, którym preparatem powinien być zaszczepiony? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę te informacje o ryzyku, które napływają do nas, bo przypomnę, że stanowisko EMA w tym zakresie cały czas podkreśla opłacalność, jeśli można powiedzieć, czyli tą przewagę korzyści nad ryzykiem stosowania AstraZeneca, ale dostosowaliśmy do tego ryzyka formularz kwalifikacyjny, w którym jest wyraźne wskazanie, że jeżeli mamy do czynienia z ryzykiem czy zakrzepicy, to znaczy, że takie epizody wcześniej się zdarzały, czy z chorobą związaną z małopłytkowością, to takie osoby muszą zostać, przejść jakby pogłębioną rozmowę. Jeżeli w wyniku tej rozmowy nie będzie kwalifikacji, to oczywiście też takie osoby będą miały możliwość zapisania się na inną szczepionkę, bo te preparaty, informacja o podawanym preparacie jest w tej chwili standardowo podawana przy zapisywaniu się na szczepienie. Generalnie lekarze mają takie prawo, ale muszą to robić w ramach obowiązujących przepisów.